Tuż przed maturą kwitną kasztany i to one od lat są symbolem rozpoczynających się egzaminów dojrzałości. 4 maja punktualnie o godzinie 9 ponad 270 tysięcy absolwentów szkół średnich w kraju przystąpiło do egzaminu pisemnego z języka polskiego. W powiecie ostrowieckim w tym roku maturę zdaje blisko 700 osób. Z językiem polskim zmaga się 124 naszych absolwentów. Wszystko przebiega bez żadnych komplikacji. Oczywiście byliśmy przygotowani, żeby zgodnie z wytycznymi egzamin dzisiejszy został przeprowadzony. Matura 2023 odbywa się po raz pierwszy w nowej formie. Absolwenci liceum otrzymali dwa arkusze. Pierwszy podzielony był na dwie części: język polski w użyciu i test historyczno-literacki. Test historyczno-literacki był bardzo łatwy, fragmenty były łatwe testu, tekstów. Było Wesele, był fragment Tanga, rok 1984 George'a Orwella. Czy w teście były jakieś podchwytliwe pytania albo takie, które sprawiły Ci trudność? Myślę, że nie. To znaczy, jeżeli miało się dobrze opanowane lektury, to nie było się czym przejmować. Ale mam takie jedyne zadanie, które później sobie sprawdzę, czy zrobiłam dobrze, a tak to jestem w miarę spokojna. Drugi arkusz składał się z jednej części wypracowań. Pierwszy temat, człowiek, istota pełna sprzeczności, wybrała Amelia. Odniosłam się do ludzi bezdomnych, do Tanga i do Antygony. Starałam się spojrzeć z innego punktu widzenia, że to nie główni bohaterowie zawinili właśnie w tym temacie, tylko właśnie otaczające ich osoby. W drugim temacie maturzyści musieli zastanowić się nad tym, co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem. Odniosłem się m.in. do ludzi, którzy szli, Konrada Wallenroda, Antygony, no i z kontekstów to na przykład Prometeusz. W jaki sposób chciałaś wyczerpać temat, to tak zapytam? Chciałam ukazać, że wsparcie dla człowieka jest najważniejsze i że bohaterem dla jednostki jest osoba, która ją wspiera. W 2023 roku obok egzaminów pisemnych maturzyści będą zdawali również egzaminy ustne, które nie odbywały się w czasie pandemii.